moi drodzy, w dzisiejszym moim looku podomowym. Dzisiaj miałam pranie, posprzątałam tradycyjnie trochę w domu. Rozglądam się, czy aby na pewno. Posprzątałam trochę w domu, miałam pranie. I co jeszcze ciekawego? A, obiad ugotowałam, więc dzisiaj nic poza tym ciekawego nie robiłam. Już jest godzina 16:33. O 5 trzeba pranie zabrać, ale Marcin jest na zewnątrz i ma klucze, więc może weźmie pranie. Także ja sobie robię kawę i za chwilkę będę coś nagrywała. Nagram sobie jakiś makijaż na Instagrama. I wczoraj zaczęłam oglądać film, który widziałam u Katie Kio z Instagrama, że ogląda jakiś film, tak ją wciągnął, że ogląda jeden za drugim. I zaczęłam wczoraj oglądać, oglądałam dwa odcinki, także fajny. I dzisiaj będę wieczorem kontynuowała. Wczoraj też poćwiczyłam, tak jak wam mówiłam. Urwałam vloga i mówiłam, że idę ćwiczyć i miałam dalej nagrywać, ale stwierdziłam, że dobra, mam chwilę, co zrobię, zmontuję vloga, więc poćwiczyłam. Dzisiaj może też poćwiczę. Fajnie by było, jakbym dzisiaj też poćwiczyła. Wieczorem właśnie w łóżku pogadałam jeszcze ten serial. Pójdę właśnie nagrać filmik na Instagrama. W poniedziałek mam szkołę normalnie, więc jedziemy do szkoły na godzinę 9. Więc fajnie, zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało. Tyle jak na razie. Także robię kawencję i powracam. Pranie nadal stoi. Mamy godziny już prawie w pół do 9. Robiłam makijaż, na początku miał być inny, średnio wyszedł, więc zmyłam go, w sensie oczy tylko, i zrobiłam inny taki z delikatnym akcentem właśnie niebieskim do mojej bluzki. I trzeba iść zjeść kolację, myślałam, że jest trochę wcześniejsza godzina, dzisiaj ogólnie mało co jadłam, także trzeba coś zjeść. Czy paleta mi spadła niechcący, trochę mi się cienie uszkodził. Delikates. Jesteś w szoku takim jak ja? Co? Więc jutro może posprzątam tutaj, bo jest bałagan na maksa. Ten co też trzeba umyć, bo wszystkie brudne. I jutro, jak wam mówiłam, jutro mieliśmy jechać niby na ten basen, ale jednak spóźniliśmy się z rezerwowaniem miejsca, więc jutro wybierzemy się na, jak to się mówi, na taki park. Jak to się mówi? Na taki, park trampolin. Więc tam się jutro wybieramy. Jutro pojedziemy, wiesz? Idę sobie zrobić coś do jedzenia. Także jutro myślę, że będę kontynuowała. Także jutro się do was jeszcze odezwę. Makijaż nagrany. Na chwilę tego zmyć. I będę oglądała właśnie ten serial, o którym wam mówiłam. Zaczęłam oglądać serial na Netflixie. Zobaczyłam u tej Katie Kio, że ona mówi, że tak ją wciągnęł ten serial i że tak go ogląda jeden za drugim. Tytuł. Uwaga, tytuł. Sex Life. Jakby tak seksualne życie, coś tam, a to jest taki, o takiej kobiecie, która ma dwójkę dzieci, takich małych, męża, ale coś tam, jakieś różne jak to się mówi. Różne rzeczy się dzieją, nie będę zdradzała, ktoś nie oglądał. Nie będę spoilerowała. W każdym razie ciekawe, wczoraj poglądałam dwa odcinki, wczoraj poszłam spać o drugiej. Bo poglądałam jeden i oczywiście mnie wciągnęło i jak to wiesz, jak to na Netflixie. Netflixie czy Netflixie? Ja mówię Netflix, a to Netflix chyba się mówi. Nieważne, że jeden za drugim zaraz leci, nie? Więc oglądałam i drugi. Ale jest chyba 4 sezony przynajmniej. Więc ja dopiero jestem na pierwszym sezonie, 2 odcinki, więc. Więc jeszcze trochę. Także zakładam opaseczkę. Trzeba iść zmyć makijaż. Więc odezwę się do was jutro. Także do jutra.
Hej, hej, halo, witamy Was w deszczowy dzień w biegu. Czekaj, teraz jaka, no było dużo lajków. Jedziemy na Jumpy Yard, czyli takie, tam gdzie są takie, takie jest trampoliny, można robić jakieś tam triki, jeszcze są takie, tyrolka tam jest taka fajna, którą można się zjeżdżać, zapinać. I tam się tak patrzy się cały Jump Yard, widać, jak się idzie, bo wtedy się chodzi na takie klocki się chodzi. No dobra, co powiedz. Także właśnie jedziemy w biegu, bo oczywiście ja w sumie stałam w 10:30. W 10:30 na 12 tam mamy, patrzcie co, 11:00. Wczoraj znowu zaczęłam oglądać serial Zgadnijcie, w którym muszę spać. Już w ogóle pobiłam swoje wszystkie rekordy. Po godzinie 3:00 musiałam spać. Już mi oczy bolały, aż piekły. Więc musiałam o tej godzinie spać. Więc dlatego tak jakoś ciężko było mi wstać. Nawet się zarymowało fajnie. Więc właśnie jedziemy na ten park, co mówiłam wam wczoraj. Pogoda dzisiaj jest taka, jaka miała być. 17 stopni i pada, więc moja kurtka miała dzisiaj wychodne. Pierwsze wychodne. Także odezwę się może później trochę. Będzie startował najmłodszy zawodnik. Zaraz zobaczycie. Proszę bardzo, najmłodszy zawodnik. Najmłodszy zawodnik. King Kong. King Kong w akcji. Patrzcie na King Konga. Jak ja robiłem cały ten! I że to słaby? Ja nawet byłem lepszy. Co, kondycja nie ta? Dajesz... Oddechuj,
brakuje. Jak się popatrzy na ciebie, on ci pokaże, kto się robi, bo się zaśmiał z ciebie. Widzisz, pan ci pokazuje, kto się robi. A zobaczymy. Neston. Dzień to są lepsze. Neston. No i tak, no. No i podciągaj się i nogami przech. No i teraz nogi, dawaj. No. Tak, tak, tak. Nie. Balbinka. Ja to zrobiłem. Musisz bardziej się rozpędzić. Dawaj jeszcze raz. Rozpędź jej szybko, z rozmechem. Dawaj, hupa! Musisz hupa! No! O. No dawaj! Musisz wyżej się pociągnąć! No, wpiąć musisz te. Teraz. No dawaj, dasz. Ja się zmęczyłam. No dawaj, trenuję. Ty to trenujesz. To mi dobrze szło. To jest super był bas. No ale. Raz. Ale się zmęczyłam. Niby człowiek trenuje. Ale. Ciężko. No. No. Później ja z mamą. Dawaj! Dawaj! Nie, najpierw ja z mamą! Już ze mną wygrałeś, ale już... Ja ważę 89. Zbiłem trochę. Dawaj. Wracamy, jest godzina 14:28. Jak widzieliście, były atrakcje, nawet ja z Marcinem. I jeszcze idziemy na Leosia. Brałam udział w tych atrakcjach, miałam ubawę z Marcina. I zgubiłam z King Konga. I najlepsze to jest właśnie, że zgubiłam swój ten zegarek i mówię, nie no super. Ale na szczęście Marcin go znalazł i na szczęście w tym miejscu, gdzie się ocknęłam, że go nie mam. Bo go dobrze nie zapięłam na takie jedno zapinkę, bo ciężko mi było. Ale na szczęście się odnalazł. Dajcie rozmowę? A tata zgubił swój brązoletkę swoją.
No, ale z dwojga złego lepsze, że moje się odnalazło. Bo moje trochę więcej kosztowało. No. Delikatnie. Jeszcze ciśnienie mi się odnosiło. No, ja sobie się nie, no super, taka strata. Ale na szczęście został znaleziony i to tak szybko i jeszcze przy okazji znalazł w tych takich właśnie... jakąś torebkę czyjąś w tych piankach, nie wiem jak to nazwać. W każdym bądź razie. Byliśmy godzinę, myśleliśmy, że a tam troszkę dłużej najwyżej będziemy. A to co godzinę jest zmieniane, zmienia się kolor bransoletek, więc my każdy widzi, że mamy ten kolor bransoletki, czyli że nasz czas antenowy się już skończył. Ale w dobrym momencie przyjechaliśmy, bo jak my przyjechaliśmy, to było może kilka, nie wiem, osobnie może nie, 4 osoby przed nami plus minus, a jak wychodziliśmy, to była taka długa kolejka od samego wejścia, więc w dobrym momencie. Dlatego jeszcze jadą na Leo Lekland, chociaż nie wiem, czy to nie za dużo atrakcji jak dla naszych grzecznych dzieci. Mariweka atrakcją. Sądzisz? Także oni jadą, a ja już stwierdziłam, że do domu. Nie chcę się mówić. Ty też się nie chcesz? Nie chcę się tak śmierć. Że ja do domu jak coś, oni się jeszcze zastanawią, więc... Usłyszymy się w domu. I kupiłam paletę cieni fajną. Zrobiłam do Sephory, bo była tak, że skorzystałam. Pokażę wam w domu. Okej, moi drodzy, zadzwonię się do was. Pokażę wam tą paletę, jaką kupiłam. Są u nas znajomi, więc... tak mam na szybko, pokażę tą paletę. Zrobiłam, że się odezwę do was. Więc jest to paleta firmy Kat Von D. Ona właśnie jakoś tak mi się spodobały, takie kolory zielone tam były, mianowicie takie błyszczące, więc skusiłam się na nią. Nic innego ciekawego nie było, jakiegoś fajnego, co by mnie zachęciło, także moi drodzy, wybrałam tą paletę. Nic z tej firmy wcześniej nie miałam. Kat Von D Beauty w środku i te błyski naprawdę fajnie się mienią. Oczywiście światło sztucznym. Też jest ta paleta taka ciekawa. Taka przezroczysta. Niby prosta, ale zobaczcie, jakie ładne kolory, te zielone. Ja to specjalna fanką kolorów zielonych nie jestem. Aczkolwiek właśnie mamy jak jest taka jesień, jak jest jesień, to właśnie mam ochotę na takie kolory. I to będą fajne też kolory właśnie na jesień. Także chciałam coś kupić. Nie było za bardzo wyboru. Także wam na pewno je pokażę, jak będę robiła makijaż. Także na razie to tyle. Kończę. Odezwę się do was później albo jutro. Hello moi drodzy. Zignorujcie mój wygląd. Jak widzicie, że jestem w piżamie. I zignorujcie bałagan. Ale za chwilę będę się brała za sprzątanie. Wczoraj, jak wam pokazywałam, byliśmy na tym placu zabaw. Później, jak wam mówiłam, od razu z tego placu zabaw przyjechał do nas ten znajomy, z którym byliśmy. I zaczęliśmy grać w karty. I wyobraźcie sobie, że graliśmy w karty do godziny po 11. Skończyliśmy grać w karty, więc dobrych kilka godzin były grania w karty, ale była to fajna gra, ponieważ był to remik, ale trochę inny remik od tego, co graliśmy, inne zasady, więc tak nas to wciągnęło, że po prostu graliśmy do godziny po 11. Stąd też bałagan dookoła mnie. Jeszcze byli u nas sąsiedzi, więc w sumie było 5 dzieci. Bałagan jest dzisiaj po prostu konkretny. Także ja wypiłam kawę, zjadłam śniadanie i zabieram się za sprzątanie. Później będę chciała zmontować dla was tego vloga. Następnie będę chciała nagrać coś na Instagrama z moją nową paletą. Coś tam na jutrzejszy dzień muszę przygotować, ogarnąć, bo jutro, jak wam mówiłam, idę na ten kurs. Jutro normalnie mamy cały dzień, więc jestem bardzo ciekawa, jak to będzie wyglądało. Także zabieram się za sprzątanie tego wszystkiego, więc odezwę się później. Okej, moi drodzy, także odzywam się do was trochę później z moimi czadorskimi włosami. Więc posprzątane, gotowane, wykąpałam się, makijaż zrobiłam i wszystko ogarnęłam. Mamy 15:19.
moich domowników, jak możecie słyszeć po cudownej ciszy, nie ma. Oni właśnie pojechali jeszcze z tym właśnie znajomymi, co wczoraj byli, na plac zabaw z dziećmi. I patrzcie, jakiego jak zrobił Kosta. Dawaj, skacz. Teraz nagrajcie. Teraz nagram, no dawaj. Zobaczcie, mamie, co wie ja. Idziemy. Ja stwierdziłam, że wykorzystam ten czas i coś nagram, także nagrałam makijaż, ten makijaż i użyłam do tego makijażu tej palety, co wczoraj kupiłam z Kat Von D, jak wam mówiłam, i powiem wam, że cienie są naprawdę fajne, fajnie napigmentowane, wystarczy dotknąć jak masełko, te cienie są. Więc naprawdę spoko, zrobiłam taki makijaż w kolorach zieleni, jak widzicie, taki już wiecie, na zbliżającą się niestety jesień, u nas już jest zimno, wczoraj cały dzień padało, dzisiaj trochę padało, na razie chwilowo nie pada, ale miało padać właśnie przez kilka dni i pogoda miała być średnia, także tak wygląda makijaż, paleta naprawdę fajna, jeszcze nieraz myślę, że będę ją wykorzystywała, jak zazwyczaj to u mnie bywa. Także ja idę chyba zjeść obiad, jak już mówiłam, muszę coś ogarnąć, jakieś rzeczy na komputerze i odezwę się, i to chyba by było na tyle, jeśli chodzi o tego vloga. Jutro, jak mówiłam, zaczyna się mój kurs, więc jutro też będę nagrywała, zobaczymy jak jutrzejszy dzień minie, czy będzie fajnie, czy nie fajnie na tym moim kursie, dam wam znać. Trzymajcie się ciepło i do zobaczenia w następnym dniu.